zobaczyłem, jak leci helikopter w kierunku takiego mostu niedaleko od nas i zrzuca dwie bomby na ten most, przepełniony ludźmi, dzieci, dorośli, całe rodziny. Ta wojna nie wygląda tak, jak my na filmach to widzimy. To jest rzeź, to jest śmierć, która cały czas nad tobą po prostu jest, wiesz, zawieszona. W nieodpowiednim miejscu staniesz, nie żyjesz. W nieodpowiednim miejscu się wychylisz, nie żyjesz. Będziesz w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, nie żyjesz. To niszczy psychikę. Kiedy słyszysz pośród tego wszystkiego, tych wybuchów, strzałów, krzyków, wrogości, tego wszystkiego, płacz dziecka, które straciło rodzica, albo nie wie, co się dzieje, który jest sam, to ci ryje banie. Miałeś 9 lat, kiedy twoja rodzina uciekła z Czeczenii do Polski. Tak. Jak zapamiętałeś ostatnie dni, tygodnie, miesiące w Czeczeniu? Powiem ci szczerze, że przeżyłem dwie wojny wraz z rodziną. W 1994, podczas tak zwanej pierwszej wojny rosyjsko-czeczeńskiej, choć nie była to pierwsza, i później w 1999. I tą pierwszą wojnę jakoś słabiej pamiętam mniej i wcale nie jest mi z tym niedobrze. Natomiast drugą wojnę, tą z 99, pamiętam bardziej niż bym chciał. I ja ją tak pamiętam w ten sposób, że spędzając czas z rodziną, słyszę nagle taki straszny taki hałas, tak jakby ciężarówka obok przejeżdżała. Ja myślałem, że coś takiego to jest właśnie. Byliśmy tam u nas w domu z tatą, z ciocią, babcią, mamą, tak siedzieliśmy. Wyjrzałem za okno, myśląc, że jakaś ciężarówka przejeżdża obok domu. Jarałem się tym i zobaczyłem, jak leci helikopter w kierunku takiego mostu niedaleko od nas, na którym był jakby bazar, był taki otwarty, duży bazar. I na tym moście? Na tym moście, tak, w okolicy i na tym moście, bo to było takie coś, że w konkretne dni tygodnia właśnie była ta przestrzeń otwierana i tam bazary były, wiesz, produkty spożywcze, bydło, wszystko jak leciało. No i leci ten helikopter w kierunku tego mostu i zrzuca dwie bomby na ten most, przepełniony ludźmi, dzieci, dorośli, całe rodziny. Na swoich oczach? Tak. I następnie wszystko bardzo szybko się działo. To, co pamiętam, to chaos, choć rodzice i krewni, którzy z nami byli, starali się zachować spokój jak najbardziej tylko mogło, żeby nas nie przerazić, mnie, siostrę, rodzeństwo. I następną rzecz, co pamiętam, to jak uciekliśmy, wzięliśmy paszporty, po prostu jakikolwiek świadectwo naszej tożsamości. Wzięliśmy paszporty i uciekliśmy tam do piwnicy, jakby nie wiem, takiego bunkro piwnicy, którą sąsiad nasz niedaleko od nas wybudował. Na takie przypadki, że po tej pierwszej wojnie ciężkim doświadczeniem, które mieli, jakby zbudowali jakiś taki piwnicy schron. Uciekliśmy do tej piwnicy razem z mamą, babcią, krewnymi i wielu innych ludzi, którzy zdążyli. No, zaczęły się regularne naloty na naszą miejscowość, na wiele innych miejscowości. Ciągle latały nad nami samoloty, helikoptery, ostrzeliwali ludzi, zrzucali bomby. Cywilów. Jakby nikogo innego tam nie było. Zabijali cywilów. Ile czasu tam spędziliście? Z mojej pamięci to było kilka dni. Czekaliśmy, aż naloty regularne ustaną. Następnie rodzina zdecydowała, że musimy uciekać do Inguszetii. Wojsko rosyjskie postawiło, jakby poinformowało ludność cywilną, że utworzyli tak zwany czerwony tunel, czyli to była droga wiodąca do Inguszetii, do granicy z Inguszetią. Powiedzieli oni, że każdy cywil, który chce uniknąć operacji wojskowych, czy tam operacji antyterrorystycznej i tak dalej, czyli po prostu regularną, jakby uniknąć regularnej wojny. Że może uciekać przez tak, ten tak, tunel. Może uciekać. I że to jest bezpieczne, tak? Tak, to miało być bezpieczne, że nic nam nie grozi, cywile mogą uciekać. I gdy my byliśmy i wiele tysięcy innych ludzi, jakby tą drogą uciekało, my, no moja rodzina, krewni nasi, to żeby nie wchodzić tam w te zbyt drastyczne szczegóły, bo też nie chcę o tym opowiadać,
zaczęły się naloty. Nadleciały helikoptery i zaczęli na nas wszystkich zrzucać bomby, strzelać do nas, rakiety. Regularna rzeź cywilów, ludzi, zwykłych ludzi. Nasz samochód był jednym z tych nielicznych, któremu udało się uniknąć jakby bezpośredniego uderzenia. Samochód naszej cioci trafiła rakieta, wywróciło ich wszystkich, tam leżeli na ziemi i zorientowali się, że wojsko strzela do niedobitków, chcą wszystkich tam, chcieli wszystkich zabić, nie wiem o co im chodziło, ale no strzelali do tych, którzy leżeli albo uciekali już. Leżeli na ziemi, udawali martwych, tam do późnej nocy, żeby po prostu czekali, aż wszyscy odlecą i odjadą. Dojechaliśmy do Inguszetii, na granicę. Tam były dalsze nieprzyjemności, ale jakby to jest jakby długa historia, więc może w trakcie jakoś powiem. Często w takim kontekście słyszy się pytania o to, dlaczego ludzie w sytuacji wojny decydują się uciekać, a nie na przykład bronić ojczyzny. Jak ty byś odpowiedział na tak postawione pytanie? Słuchaj, jedni zostawali bronić ojczyzny, inni uciekali. I to było na zasadzie takiej, że jakby nie każdy umie walczyć. Jakby my sobie myślimy, że ta walka, to nie wiem, jak w filmach wygląda, nie wiem, jak w grach, że coś się stanie, to zaraz będzie okej, lecimy dalej. Nie. Łatwo jakby powiedzieć. Łatwo gadać, łatwo chrzanić takie bzdury po prostu. Kiedy latają ci kule nad głowami, kiedy wybuchają bomby dookoła. Porozmawiaj z jakimkolwiek wojskowym, z żołnierzem, który na jakichś takich właśnie sytuacjach zagrożenia życia był. To jest taka panika, to jest taki strach i nie każdy sobie potrafi z tym jakby dać radę. Łatwo jest mówić o tym, że nie wiem, zacznie się wojna, to ja idę pierwszy na front i tak dalej, że czemu oni uciekają, to są dorośli mężczyźni, czemu oni uciekają zamiast walczyć i tak dalej. Czasem słyszy się tchórze. Tchórze, dokładnie. I to jest, kurde, jakby musisz mieć jakby zrozumienie dla tej sytuacji. To, co tam się dzieje, to nie jest gra, to nie jest film. To jest śmierć, która czyha za każdym rogiem, jeżeli wychyli się nie w tym momencie, ktoś się trafi, zabije cię, zrani cię. Gdzieś nadepniesz nie na to miejsce, nie żyjesz. Będziesz w nieodpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, nie żyjesz. Jakby to niszczy psychikę, to jest straszne. To jest coś po prostu, co cię otacza i lepka maź. Ta śmierć to jest lepka maź, która po prostu, z której nie możesz się pozbyć. Nie każdy ma wystarczające siły w sobie, żeby chwycić za broń i iść na wroga. Jedni mają i walczą, inni nie mają i nie walczą. Tutaj inni mówią, nie obchodzi mnie, czy chcesz walczyć, czy nie. Jesteś, nie wiem, starszyzna rodziny powie, masz wyjeżdżać, masz szukać przyszłości, masz szukać normalnego życia, unikaj wojny, żeby cię nie zdeprawowała, uciekaj i tak dalej. No, są najróżniejsze sytuacje. Gdy widzisz tą śmierć, gdy widzisz tych martwych ludzi, widzisz płacz ludzi, widzisz płacz dziecka przy trupie matki, gdy płacze i krzyczy, że mamo wstań, mamo pomóż, w żaden sposób jakby to jest najgorsze, ten płacz dziecka. Cała reszta to jest, wiesz, w granicach, nazwijmy to, normy się mieści, ale kiedy słyszysz pośród tego wszystkiego, tych wybuchów, strzałów, krzyków, wrogości, tego wszystkiego, płacz dziecka, które straciło rodzica albo nie wie, co się dzieje, który jest sam, to ci ryje banie. Wybacz, że tak kolokwialnie określę, ryje banie. I nie można oczekiwać od każdego człowieka, że pójdzie walczyć. Od człowieka, którego się nigdy byś się nie spodziewał, że będzie walczyć, on pójdzie walczyć. Od człowieka, którego myślisz, o Boże, wygląda jak gladiator, pewnie, nie wiem, 1000 wrogów pokona, nie będzie chciał walczyć. To nie jest takie proste, to nie jest czarno-białe. Dla mnie, ludźmi, którzy często mówią o tym, że o, ja bym od razu poszedł walczyć, jakby trochę mi pachnie ignorancją. Szczęśliwie udało wam się dotrzeć do Polski. Jak Polska was przyjęła? My mieliśmy
nieopisane szczęście, że trafiliśmy całą rodziną razem do Polski. Ta droga, którą przeżyliśmy, jakby zaczynając od Czeczenii, przez Inguszetię, Rosję, Białoruś do Polski, to było męczarnia i to było naprawdę źle, to wszystko wyglądało. Ale niesamowite dla nas było takie jedno doświadczenie. Pierwszej nocy przyjechaliśmy do Polski i to właśnie, to jest ciekawe. Dzisiaj, jak byłem na spotkaniu, zanim tu przyjechałem, zobaczyłem tego człowieka, Piotra Mitznera, przyjaciel naszej rodziny. To był człowiek, który udostępnił nam swój dom. Poważnie? Tak, on miał taki jeden dom, w którym on jest profesorem, naukowcem i on tak miał jeden dom, gdzie trzymał książki, gdzie miał jakby swoją taką bazę, że tak to mówimy, naukową. I on usłyszał historię naszej rodziny. Dzięki niemu nie trafiliśmy do ośrodka dla uchodźców, co w tamtych czasach, na początku lat, wiesz, 2000, to było po prostu, ośrodki dla uchodźców były naprawdę w złej sytuacji. Nie była Polska przygotowana na taki napływ ludzi w takiej sytuacji. Ale ten Piotr Mitzner, przyjaciel nasz, udostępnił swój dom. Była zima wtedy. I przespaliśmy noc w ciszy. Nikt w nocy nie pukał do drzwi. Nie było żadnych, nie wiem, nalotów, nie było wybuchów jakichś w tle odległych, nie było strzałów, nie było płaczu, krzyku. Byliśmy zmęczeni piekielnie. Poszliśmy wszyscy razem spać, na takim dużym łóżku, razem zasnęliśmy. Za oknem biel, bo śnieg, zimno jak cholera, bo nie było ogrzewania wtedy w tym domu. Ale była absolutna cisza i było tylko słychać krakanie za oknem i cisza, wiatr, krakanie i my w łóżku, budzimy się i przez chyba bitą godzinę chłonęliśmy to, ten spokój, ten, że nie musimy nigdzie uciekać, że jesteśmy... Niesamowite, jak dokładnie to pamiętasz. To było niesamowite. Niby zwykły poranek dla wielu ludzi w Polsce, tak, czy na świecie. Dla nas to była jedna z najbardziej magicznych chwil naszego życia. Że spośród tego całego chaosu przeżyliśmy cudem. Jesteśmy gdzieś w jakimś spokojnym miejscu, w czterech ścianach, w łóżku, zimno jak cholera, ale z dachem nad głową i z rodziną, która jest cała. Mieliście niesamowite szczęście, no bo dostaliście ten dach nad głową. Ale z tego, co wiem, początkowo nie lubiłeś Polski, nie lubiłeś Polaków. Dlaczego? Z czego to wynikało? Do ataku na World Trade Center, do podstawówki, do której chodziłem, nieważne jakie, bo to jest już nieważne, ale do tej podstawówki, do której chodziłem, byłem tym dzieciakiem, o, jest jakiś nowy dzieciak, pochodzi z Czeczenii, okej, nie było żadnej kosy. I przychodzi 11 września 2001. Tak, i zaczyna się dla mnie takie, jakby wśród całej tej tragedii, która się tamtego dnia wydarzyła, zaczęło się równocześnie z tym momentem dla mnie takie moje małe piekło. Ponieważ dzieciaki, z którym chodziłem do szkoły, dowiedziały się, przecież on jest muzułmaninem. I byłem obwiniany przez moich rówieśników za ten atak. Mówili na mnie morderca, mówili na mnie, no, że nie wiem, że jestem brudny, że roznoszę zarazy, wirusy, żeby się do mnie nie zbliżać, że pewnie nam coś zrobi. I tak naprawdę różne rzeczy takie były. Zmieniałem szkoły z tego powodu, bo dzień w dzień do jakiegoś konfliktu słownego czy fizycznego dochodziło. Już od tej czwartej, piątej do szóstej klasy podstawówki moim głównym grzechem wśród moich rówieśników było to, że jestem muzułmaninem. Gdyby nie to, że miałem kilku przyjaciół w każdej z tych szkół, z którymi się przyjaźnię do dziś dzień, którzy są po prostu dla mnie niesamowici, byli kochani i nadal są, to ja bym totalnie zaświrował, gdyby nie przyjaciele też naszej rodziny. I już był taki moment, kiedy mówiłem do taty, do mamy, błagam, musiałem, wiesz, szkoły zmieniać z tego powodu. Mówiłem, błagam, nie puszczę, nie chcę już iść do szkoły, mam tego dosyć, cokolwiek się stanie, jakiś atak będzie, jakiś coś będzie, to zawsze o muzułmanie to, muzułmanie tamto. I mi się to dostawało. Jakby uciekłem sam spod terroru, tak, państwowego.
ze strony Rosji. Uciekłem sam jakby od samej śmierci. I to był ten moment, kiedy naprawdę już miałem dosyć. I nie zrozum mnie źle, jakby dla nas jakby najbliższą taką Polską, która jakby dla nas była dobra, to byli nasi przyjaciele Polacy, którzy nas wspierali. Ale poza nimi ja się czułem naprawdę obco i czułem się nieprzyjemnie i czułem, że jestem nienawidzony i że jestem nieakceptowany, cokolwiek zrobię czy nie. Do czasu, aż przyjaciele opowiedzieli nam o takiej szkole, gimnazjum Raszyńska i że tam się odnajdę, tam nauczyciele są niesamowici, jest niesamowita dyrektorka Krystyna Starczewska i że tam będzie dla mnie taki klimat, który sprawi, że się odnajdę i nikt nie będzie mnie nienawidził z powodu tego, że jestem muzułmaninem, czy oceniał z tego powodu. Faktycznie zmiana otoczenia miała wpływ? Stary, jakby to odżyłeś. O Jezu, to było, nie wiem, 180 stopni, wiesz, w drugim zupełnie kierunku to wszystko poszło. To był ten moment, kiedy już naprawdę chodziłem wkurzony na całą tą sytuację i nie cierpiałem tutaj być. I nagle trafiam do szkoły, w której nauczyciele i dyrekcja i wszyscy stają na głowie, żebyśmy my z naszymi rówieśnikami, ja nie tylko jedynym Czeczenem, było kilka jeszcze innych Czeczenów i Czeczenek, byli z Tybetu, z Chin, z innych krajów, a państw Europy, z Polski. Było takie środowisko naprawdę takie wielu różnych kultur i wiesz, jak ja się zakochałem w Polsce? To był ten moment od Raszyńskiej. Wiesz, w jaki sposób? To nie była żadna jakaś inicjacja, że od teraz LC Polak, to tamto, siamto, nie, miecz mi przyłożyli do ramion. To nie tak było. Więc jak? To było w najprostszy możliwy sposób. Moi rówieśnicy ze mną rozmawiali. Spędzałem z nimi czas na przerwach. Bawiliśmy się w klasach. Nie słuchaliśmy razem w klasach. Wiesz, psociliśmy i bawiliśmy się, odpoczywaliśmy wszyscy razem. Poznałem, zacząłem rozumieć, wiesz, meandry językowe, zacząłem rozumieć jakby podteksty, kulturę, wchłaniać wszystko, co się dzieje dookoła mnie, kulturę, język, nie wiem, jakby realia, poprzez to, że nie wiem, słuchałem polskiej muzyki, paktofonika wtedy zrobiła, ryła mi banie po prostu, jakby pierwszy raz w życiu usłyszałem hip-hop i lata mijały, a coraz więcej rozumiałem, wiesz, i jakby to było niesamowite dla mnie i poprzez znajomych dowiadywałem się o polskiej muzyce, dowiadywałem się o książkach, Wiedźmina zacząłem czytać, zacząłem Torgala czytać, Kajko i Kokosz, oglądać polskie seriale i filmy i muzykę słuchać. A to wszystko poprzez to, że moi rówieśnicy po prostu, o, jest Elsie. Po prostu się na ciebie otworzyli. Tak, czy... i patrzyli przede wszystkim, jakby ocena mojej osoby była nie ze względu na moje pochodzenie czy religię, czy tylko pod względem, czy jesteśmy wobec ciebie w porządku, czy nie? Jak wspomniałeś, jesteś muzułmaninem. Zastanawiam się, jak często musisz z tego powodu się tłumaczyć? Od czasu do czasu się zdarza. O co ci ludzie pytają? Nie wiem, chociażby o takie rzeczy, jaki jest mój stosunek do, nie wiem, zamachów terrorystycznych. Co o tym myślę? Co im odpowiadasz w takich sytuacjach? A co tu jest w ogóle myśleć o tym? To jest straszna rzecz. Ludzie giną przez ludzi, którzy nie mają szacunku żadnego do życia, nie mają, jakby rozumieją tak bardzo opacznie, nie wiem, islam i zwyczajny sam fakt tego, że giną niewinni ludzie, Bogu ducha winni ludzie w tych zamachach terrorystycznych, byleby tam swoją jakąś propagandę szerzyć i strach szerzyć mój stosunek jest zły, jakby z dwóch różnych poziomów. Po pierwsze, sam jakby ludzki poziom, to jest złe, giną ludzie, to jest straszne. Nieważne, jakby często się tam, podczas różnych rozmów z różnymi ludźmi, jakby prędzej czy później wychodzi na to, że tym ludziom się wydaje, że giną tylko, w sensie giną wszyscy prócz muzułmanów. Przecież w tych atakach terrorystycznych giną również muzułmanie. Ale to nie ma, tak naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. Giną ludzie. Samo to jest złe. Na drugim poziomie, jakby z drugiej perspektywy, patrzę to też na to jako muzułmanin. Jestem nauczony w mojej religii, w mojej kulturze, przez moich krewnych, przez ludzi, wśród których dorastałem, szacunku do życia. Szacunku do innych ludzi, szacunku dla innych poglądów, szacunku dla po prostu tego, że świat nie jest tylko i wyłącznie taki, jak ja widzę,
tylko najróżniejszy. A wszystko, co reprezentują ze sobą terroryści, to jest zupełne przeciwieństwo. No właśnie, zobacz, mówisz, że islam nauczył cię szacunku do ludzi, do życia. I to jest wstyd dla mnie czasami, jak takie rzeczy. Czuję się okropnie. A niektórzy wychodzą z założenia, są zdania, że to islam nakazuje zabijać. Wiem, tak. Co im odpowiedzieć? No kurde, no Jezu. Po pierwsze doedukować, ale doedukować się nie z Quake'a, nie z Joe Monstera, nie z demotywatorów czy jebździdy, tylko porozmawiać z ludźmi, ekspertami na temat islamu, ludźmi, którzy się zajmują tym tematem, nie wiem, czytać książki. I nie tylko tak, jakby to jest głównie skierowane do tych, którzy nienawidzą muzułmanów, czy mają do nich jakąś kosę, tak? Jakby czytać książki i materiały nie tylko takie, które zgadzają się z ich poglądem i bąbelkiem informacyjnym, w którym żyją, tylko trochę innych perspektyw. Mnie islam uczy o szacunku do życia ludzkiego. W Koranie jest napisane, życie daje Bóg, życie może odebrać tylko Bóg. Jednym z największych grzechów w islamie jest odebranie komuś życia. Jedynymi wyjątkami jakby od tej zasady są, gdy bronisz życia własnego, ktoś chce ci odebrać życie i możesz się bronić i odebrać życie innemu, jeżeli to nic innego nie działa i to i tak jest ostateczność. Bądź jeżeli widzisz, że ktoś inny jest zgnębiony i komuś zagraża, wiesz, utrata życia, czy to krewny, czy to jakaś przypadkowa osoba na ulicy i jedynym sposobem jest odebranie życia temu, który zagraża życiu innych, to są te dwa przypadki. W każdym innym szukać jakby każdego rozwiązania, które nie prowadzi do śmierci. Odebranie komuś życia jest grzechem. A to, że są terroryści, którzy mówią, nie wiem, wysadzę się i będę miał 72, czy ile tam wykalkulowali na kalkulatorze tych dziewic, za tyle i tyle ludzi, to jest takie pieprzenie. Ci ludzie u muzułmanów, oni trafią w najgłębsze czeluści piekła za odebranie życia innym ludziom, niewinnym ludziom. Czym dla ciebie jest dżihad? Dżihad ogólnie znaczy walka z własnymi demonami. Ktoś jest narkomanem, ma problemy z narkotykami, ktoś ma problemy z alkoholem, ktoś ma problemy z hazardem, ktoś ma problemy z tym, że jest, wiesz, przemoc, wiesz, i tak dalej. Jakby walka z wewnętrznymi demonami, własnymi słabościami, to jest dżihad. Od tego to się wywodzi. Jest dżihad mały, jest dżihad duży. To jest w jednym przypadku, to jest walka z własnymi właśnie słabościami, z własnymi złymi cechami. Walka ku temu, żeby stać się lepszym człowiekiem, a drugie to jest obrona muzułmanów, jeżeli są ofiarami ataku, czy ofiarami, ale to wiesz, to jest bardziej, powinniśmy na to patrzeć w kontekście historycznym, tak? Podbojów religijnych z każdej ze stron, jakichś wojen różnych i tak dalej. Jakby dzisiaj to nie ma za bardzo sensu, według mnie przynajmniej. Ale dżihad, po prostu dżihad, żeby była tu jasność absolutna, to jest walka z własnymi demonami. Od kilku lat jesteś też, można powiedzieć, pełnoprawnym Polakiem. Dostałeś tak, polskie obywatelstwo. Zastanawiam się, czy to był dla ciebie jakiś być może szczególny dzień, czy zwykła formalność? Wiesz co, jakby nasza miłość do Polski nawiązała się wiele lat temu. Ale po 16 latach życia w Polsce, kiedy dostaliśmy to obywatelstwo polskie, prezydent Andrzej Duda podpisał jakby nasz wniosek o nadanie obywatelstwa i otrzymaliśmy tą zgodę, że jakby ten dzień, w którym jakby dowiedzieliśmy się, że mamy jakby polskie obywatelstwo, to jakby to było tylko przypieczętowanie miłości jakby naszej do Polski, naszej tożsamości. A to okej, ale w tym wszystkim jakby jedną z najfajniejszych rzeczy było to, że będziemy mogli głosować. Niby taka codzienna, fajna, zwykła rzecz, ale to jest taki przywilej móc brać udział w demokracji. Tyle razy mnie bolało to, że były jakieś wybory, a ja nie mogłem głosować, bo angażowałem się, interesowało mnie to. Chciałem jakby swój wkład mieć, taki obowiązek obywatelski w tą naszą polską demokrację. A teraz mogę.
Wreszcie będziesz mógł. Tak, będę mógł, będą wybory. Ja będę na każde możliwe, jakiekolwiek wybory będę chodził. Bo musisz sobie wyobrazić, że nie wszędzie na świecie jest ten przywilej, tak? I to, że mogę na wyborach pójść i zagłosować tak, jak chcę, i nikt mi nie przestawi lufy do głowy, nie zrobi krzywdy mi bądź mojej rodzinie, to jest niesamowite. Strasznie mnie wkurza to, że tak mało ludzi głosuje na przykład w Polsce. Nie docenia tej możliwości, tak, prawda? Tak, ja nie będę nikomu, wiesz, prawił morałów, mówił, co kto ma, jak ma robić. Po prostu sam, jak tylko będę mógł pójść zagłosować, idę, głosuję, wypełniam swój obowiązek obywatelski. I wtedy będę mógł później narzekać, bo jak nie zagłosuję, to nie mogę. Nie będę cię pytał, na kogo będziesz głosował, natomiast tak się składa, że za kilka dni będziemy obchodzili Święto Niepodległości. Tak. Czy to też jest dla ciebie w jakiś sposób szczególny dzień? Tak, z powodu tego, że gdy szukaliśmy schronienia, gdy uciekaliśmy spod terroru i wojny, spod tego wszystkiego, jakby zła, całego zła, które nas spotkało, znaleźliśmy schronienie w niepodległej Polsce, w wolnym państwie. W państwie, do którego nie docierały macki Rosji. To wiele dla nas znaczyło. W Polsce znaleźliśmy dach nad głową, przyjaciół, którzy są dzisiaj dla nas jak rodzina, możliwość edukacji, możliwość pracy, normalne życie. Życie w pewnej, po prostu z pewną godnością. I ja, korzystając, jeśli pozwolisz, chciałbym pogratulować Polsce i wszystkim Polakom setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jakby z całego serca, wraz z rodziną, dziękujemy za dom, który tutaj znaleźliśmy. Dziękujemy za przyjaźń, dziękujemy za wszystko, co dobre nas spotkało. Jakby zawsze, przez całe nasze życie będziemy za to wdzięczni i przez całe nasze życie będziemy robić wszystko, co możemy, żeby się odwdzięczyć za ten ogrom ciepła, dobra, gościnności i miłości, którą dostaliśmy tutaj. Ja dziękuję ci za tak piękne słowa. Dzięki za spotkanie, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem tu z wami być. Dziękuję serdecznie.